Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z moją poezją. Pod patronatem pani prezydent miasta Świdnicy, pani Beaty Moskal-Słaniewskiej, ukazał się mój tomik, w którym znajdują się niektóre wiersze z 5 pokonkursowych antologii. Wiersze poproszone, a także wiersze angielskie. I tu jest pytanie. Czy Polka może pisać wiersze po angielsku? Okazuje się, że może. I czasami wydaje mi się, że robię to lepiej niż po polsku, ale to młodzież, która została dzisiaj zaproszona i tak licznie przybyła, za co bardzo dziękuję, sama oceni to. Lubię swój pokój przytulny i jasny, w którym jest dużo książek, bo lubię czytać. Lubię swój dom bezpieczny i ciepły i lubię zapach ciasta w sobotnie poranki. Lubię swój ogród, w którym kwiaty i drzewa tworzą kolorowe obrazy, gdy wiosną budzą się do życia. Lubię zabytki, muzea i parki i lubię patrzeć, jak moje miasto codziennie się zmienia. To miejsce, w którym mieszkam i tu chcę spełniać swoje marzenia. Mój pokój, ogród, ulica to mój dom, moja Świdnica. Nie tylko piękna jesteś pięknem, ale i silna siłą. Silniejsza od tuzina kobiet, które przegrały swoje życie. Nie tylko mądra mądrością, ale i kobiecą miłością. Mądrzejsza niż 2 tuziny kobiet, które osiągnęły szczyt intelektu. Człowiek podnosi się z kolan, mimo wszystko silniejszy. Nie do końca jednak wyprostowany. Rysa zostaje nawet na diamencie. Mała czy duża, nie do usunięcia. Bezpiecznego muru już nie ma. Został tylko fundament zakotwiczony w tobie na jakiś czas. Z biegiem lat i on przestanie się liczyć. Ujrzawszy drogę światła, bez wahania przejdziesz na drugą stronę. Tired of life, you are no longer bother. You don't even see how it quickly passes. Wearing an ordinary torn dress, gray after gray moment goes on. You don't have time for friends. The bitter free bars you shrink on a fret. By root, you are in with problems. Duties make you always stand. He isn't important for you anymore. And you for him are not exceptional. Your eyes without flames line your hands. Washy ideas didn't come out. You have stopped searching for his warmth, his body and common dreams. He doesn't talk about feeling, and you also forget it's me. Year after year, the days march on. Spring after spring of blowing trees, only God insensely loves you, and it's all that you need. Po 2 stronach tego samego lustra stoicie. Ty w swoim bólu, on patrzący w milczeniu na twoje cierpienie. Czeka, aż zrozumiesz, że to nie kara, niczyja wina. To znak od Najwyższego. Czas, życie, śmierć to abstrakcja. Kolejne kolory tęczy. Prawda jest wiecznością. Wy jesteście prawdą.
Zawsze wiedzieliście o tym. Od momentu, w którym Bóg wybrał was dla siebie. Bad thoughts I will throw away. My soul, sorrows I will pour after washing my soul. I will rinse my body of human jealousy under a shower. And refined, I will start a new life. Kurz na podłodze zakrył twe ślady. Firany z pajęczyn szarością zawisły. Normalność zniknęła z mojego mieszkania. Przestały grać moje zmysły. Nie o to chodzi, że ciebie tu nie ma. Umarłam dla ciebie o wiele wcześniej. Tylko odchodząc zabrałeś temat. Pomysł na moje bez ciebie szczęście. Pod kołdrą ciężką od wyrzutów. Zapadam miękko w głęboką depresję. Na ścianach tańczą złośliwe cienie. Z kątów wyłażą godne agresje. Wyrzucę wszystkie zdjęcia z tobą i kilka rzeczy jeszcze zmienię. W nowość ubiorę się przed lustrem. Potem zatańczę z przeznaczeniem. To niesamowite usłyszeć wiersze, które się do tej pory widziało tylko na kartkach papieru. Tak zinterpretowane na żywo, w dodatku zinterpretowane przez uczniów pani Leokadii. Słuchaliśmy tych wierszy i po polsku, i po angielsku i myślę, że to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bo jednak przecież tak wprost poezji tłumaczyć się nie da. I w każdym z tych języków te wiersze brzmią inaczej. Wiersze pani Leokadii Kasprzyckiej, jak na mnie, jestem pewna, że na jej czytelnikach wywołał bardzo dużo emocji. Są to wiersze bardzo życiowe, które na pewno wywołują w nas różne refleksje i dużo przemyśleń. Pani Kasprzycka sama w sobie tworzy cudowną poezję i bardzo było mi miło i przyjemnie, kiedy mogłam część tej poezji powiedzieć właśnie dzisiaj. Poezja pani Kasprzyckiej jest poezją, która wiele wyraża. Mam wrażenie, że chciała w ten sposób pokazać, jak dużo przeżyła w swoim życiu. No i chciała wyrazić w pewien sposób swoje emocje, które towarzyszą każdemu artyście przy pisaniu poezji. Wiersze pani Leokadii pomogły mi wyrazić pewne refleksje i przemyślenia, ubrać je w słowa. I wydaje mi się, że inaczej na nie spojrzę za 10-20 lat przez pryzmat kolejnych doświadczeń. Wiersze pani Kasprzyckiej są przede wszystkim bardzo życiowe. I myślę, że większość z nas, tak jak ja, odnalazła w nich siebie. Myślę, że wiersze pani Leokadii są bardzo uczuciowe i uważam, że podczas pisania ich towarzyszyły pani naprawdę duże emocje i opowiadają o bardzo wielu przeżyciach. Wiersze pani Leokadii są bardzo wartościowe i warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ każdy z nas może znaleźć w nich swoje ja. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogłem tu wystąpić i w ogóle fajnie, bo jedyne dziecko w wieku podstawowym ja wystąpiłem.